internecie aż huczy o sytuacji, do jakiej doszło w Wągrowcu w piątek rano. Mały, 2-letni chłopiec został tam potrącony na przejściu dla pieszych przez samochód kierowany przez starszego mężczyznę. Do sieci trafiło nagranie z monitoringu, które zdobyli dziennikarze lokalnego portalu WRC i na którym widać całe zajście. Wszystko działo się na skrzyżowaniu ulic Pocztowej i Wojska Polskiego. Kierowca ruszył dokładnie w chwili, w której dziecko było już przed maską jego auta. Potrącony, a właściwie przejechany chłopiec trafił do szpitala, natomiast policja odszukała kierowcę samochodu, który zdążył w tym czasie dojechać do Bydgoszczy. Na podstawie analizy materiałów policjanci podjęli decyzję o zatrzymaniu prawa jazdy temu 71-latkowi. Natomiast decyzje dotyczące jego zachowania i ewentualnej oceny prawnokarnej zapadną w ciągu najbliższych kilku dni. Tymczasem w internecie rozgorzała dyskusja na temat winy kierowcy. Niektórzy argumentowali, że kierowca, rozglądając się na boki, czy droga jest wolna, mógł nawet nie zauważyć dziecka, które akurat weszło na pasy. Wielu innych ripostowało, że to w żaden sposób nie usprawiedliwia 71-latka, bo nie zachował szczególnej ostrożności. Padały też pytania o to, gdzie byli rodzice lub opiekunowie zaledwie 2-letniego chłopca. Pytania, jak uznała policja, zasadne. Okazuje się, że to właśnie matce dziecka mogą grozić najpoważniejsze konsekwencje. Matka chłopca była w pobliżu z trójką innych jeszcze dzieci. Tej kobiecie dzisiaj rano policjanci postawili zarzut narażenia dziecka na utratę życia oraz niebezpieczeństwo utraty zdrowia, ciężkiego uszczerbku na zdrowiu poprzez brak należytej opieki nad dzieckiem. Za tego rodzaju przestępstwo grozi kara do 5 lat więzienia. Potrącony chłopiec, choć trafił do szpitala, wyszedł z całej sytuacji bez poważniejszych obrażeń. Kierowca, który tłumaczył policjantom, że w ogóle nie miał świadomości, że kogoś potrącił, ma odpowiedzieć przed sądem, ale jedynie za wykroczenie drogowe. Seweryn Lipoński, Puls Dnia.